Oto odwieczne pytanie. Czym kryjcie pieczywo w Don't Starve? Proste, że glaskaterem. Te twoje glas gówno, czy jak to się nazywa? Glaskater. Tak, tak, to może mi co najmniej masłem posmarować moją bułę. Widziałeś, co robi mój Dark Sword? No co, jest czarny, proste. I co to ma do rzeczy? Czarny, czyli gówniany. Hej, chłopaki, spokojnie. Glaskater, Dark Sword, ale dostaniesz w pierdol. A wy się znowu kłócicie o najlepszą broń do krojenia pierdolonych bułek. To sprawa życia i śmierci. No dobra, to co powiecie na walkę argumentacyjną? Ocenimy te bronie jak najobszerniej tylko możemy, a potem zsumujemy liczbę punktów, które zdobyły. I tak zobaczycie, która wygra, okej? Dobra, stoi Mikuta. Często prosiliście mnie, aby tworzyć więcej treści dla bardziej zaawansowanych graczy. Jeśli chcecie nauczyć się bardziej zaawansowanych rzeczy w Don't Starve, najważniejszą sprawą będzie przeprowadzenie twojego pierwszego czyszczenia ruin, które obszernie tłumaczył Walterowi Wanda w moim poprzednim długim filmie Veslor. Nadrób zaległości, widzu, teraz pora na krojenie buły. A co, jakie wolę chleb? Dobra, pierdol się. W pierwszej rundzie prosta sprawa. Oba oręże dostają po jeden punkt, gdyż zadają 68 obrażeń fizycznych. Sprawa robi się ciekawsza, gdy zobaczymy na wytrzymałość. Tak naprawdę i Dark Sword, i Glaskater mają chujowe wytrzymałości, aczkolwiek w momencie, kiedy miecz nocy ma 100 uderzeń, to jego szklany odpowiednik przy zaledwie 75 uderzeniach psuje się 50% wolniej w momencie, kiedy obijamy mordę cieni z tym przeciwnikom. Czyli kiedy napierdalasz Crawling Horrora, Terrorbeaka, Terrorclawa, Shadow Pieces, Fear Weavera, jego minionki i stworzenia cienistej wyrwy, to ekskluzywnie dla tych przeciwników poskakuje ogólna wytrzymałość do aż 150 punktów. Ale mimo tej właściwości cieniści przeciwnicy nie stanowią większości, dlatego też przewagę póki co ma Dark Sword. Ha! No i co teraz? Orli, kurwa! Nie faworyzuj! To zróbmy tak. Glaskater dostaje plusa, a dwa plusy to automatycznie jeden pełny punkt. Ej, ale jak to? A tak to, że przeciwnika takiego jak Fjolwiver będzie można delikatnie łatwiej pokonać właśnie Glaskaterem, a że jest to nadal najcięższy boss w grze, Glaskater musi zostać tu wyróżniony. Teraz konkurencja crafting. Tutaj będzie ciekawie. Po pierwsze, składniki obu oręży są tanie na middle game, a Glaskatera tańsze na late game. Kiedy ubity Celestial Champion nasrał już taką ilością szkła, że opłacalność glaskaterów szybuje do góry. Tylko że Dark Sword posiada zwyczajny przepis do wytworzenia, który pozyskujemy z manipulatora cienia i dzięki któremu jesteśmy w stanie go zrobić gdziekolwiek na mapie, a glaskater, no właśnie. Na middle game możemy wykraftować go tylko na lunarnej wyspie, stojąc przy tej stacyjce, a na late game po zabiciu Celestiala również przy księżycowej kuli, dzięki której co prawda wytworzysz glaskatera wszędzie, ale nadal będziesz musiał targać przy tym tą kulę. Kurwa, portfel zostawiłem! Biorąc pod uwagę, iż glaskatera będziecie raczej wytwarzać głównie przy specjalnych okazjach, jak walka z właśnie Fjolwiverem. Dodatkowo bardziej mobilny crafting Glaskatera będzie dostępny dopiero na late game. Przyznam tutaj punkt dla Dark Sworda. No i widzisz, 3 punkty dla Dark Sworda. A ty co, plusik jakiś masz? Ale jak to tak, kurwa? Spokój do cholery! Glaskater w przeciwieństwie do Dark Sworda nie obniża sanity o 20 punktów na minutę swojemu użytkownikowi, co sprawia, że jest on jeszcze potężniejszą bronią na Fjolwiverka, który to umiejętności ma wykierowane we właśnie sanity postaci. Szklana ostra pała dostaje dzięki temu plusa, który to przemienia się w dodatkowy punkt. Mamy 3-2 z przewagą dla Dark Sworda. Jest jeszcze jakaś kategoria do wygrania? Nie mogę przegrać z tym chujem, to najważniejsza wojna w moim życiu. Debile normalnie. Moim zdaniem Dark Sword jest rozwiązaniem właśnie o jeden punkt lepszym, ale z powodu tego, że bronie te zadają ten sam damage, zawsze możemy postawić na obie opcje naraz i wybierać je do odpowiedniej sytuacji.